Drodzy Państwa, gościem Nowej Konfederacji jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy tak naprawdę nowy rok. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, więc może zacznijmy od kilku słów takiego podsumowania, takiej refleksji. To już przeszło 10 miesięcy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jakie wnioski płyną z tej wojny? No przede wszystkim te 10 miesięcy pokazało, że Rosja nie jest wielkim imperium i rosyjska armia nie jest tą niezwyciężoną armią, jak to mówił czy profesor Kik, czy wielu innych geopolityków, którzy w 2014 roku mówili, że wojny z Rosją nie da się wygrać. Otóż Ukraina pokazuje coś zupełnie innego, a rosyjska armia i szczerze mówiąc rosyjskie imperium jest jak Kadyrow, krótko mówiąc, honorowy profesor, super komandos, który pompki robi tak, że rzeczywiście ludzie pokładają się, ale ze śmiechu, patrząc na tego, na jego muskulaturę, a profesor to jest to z niego taki, jak w ostatnim wywiadzie, kiedy otrzymał pytanie no, dla naukowca, rzeczywiście bardzo trudne do odpowiedzi, jaką książkę ostatnio czytał, no otóż no, przyznał się z bólem, że nie lubi czytać książek. To prawda, a z drugiej strony nawet taki Kadyrow, mimo tego, że tak jak pan generał wspomniał, chyba nikt nie ma wątpliwości co do jego ilorazu inteligencji, no to może być człowiek potencjalnie bardzo niebezpieczny. Nawet taki Kadyrow wysyła Czeczenów na wojnę, na których też trzeba przecież zużywać sprzęt wojskowy. Mówię tak o tym, mam taką refleksję, że przyjęliśmy pewną narrację, że Ukraina chociaż ma przestarzały sprzęt wojskowy, to na ten sprzęt wojskowy też trzeba tak samo marnować przecież rakiety, które kosztują bardzo dużo. Ten sprzęt, który jest wysyłany z Zachodu. I pytanie, czy nie jest to odrobinę tak, że my ten potencjał rosyjski, bo my tak naprawdę też nie wiemy, jaki on może być. Znaczy te informacje, które mamy na temat uzbrojenia Rosji, na temat potencjału nuklearnego. Ile z tych informacji my tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, nawet jak mówiliśmy o tej wojnie, że te rakiety są tak drogie, że Rosja już teraz wydała tyle i tyle pieniędzy, a później były informacje, że tak naprawdę ona mogła zużywać jeszcze sprzęt stary wojskowy, postsowiecki. Znaczy to, na co chciałem zwrócić uwagę, to że my się nie możemy bać tej armii kacapów, o której ciągle wielu ludzi mówi, że pewnie mają coś za nadrzu, pewnie to jest jakaś głęboko przemyślana strategia, pewnie Rosjanie jeszcze nie wyciągnęli tego najlepszego sprzętu uzbrojenia. Otóż tym strachem niestety, ale Putinowi udaje się paraliżować znaczną część Europy, no ale także chociażby te kraje, które od początku wspierają Ukrainę, ale które jednak na Ukrainę nakładają dużo ograniczeń w postaci chociażby rakiet średniego zasięgu, czy też lotnictwa. To jest właśnie to prężenie muskułów, tego wystawiany ten Kadyrow, czy Putin, który, przypomnijmy, wcześniej latał gdzieś tam jako gołąbek pokoju, walczył z niedźwiedziami, nie wiadomo jeszcze jakie cuda dokonywał. Otóż to jest taki kolos na glinianych stopach. Jedyne, czym rzeczywiście Rosja próbuje straszyć, to jest broń jądrowa. To się nieźle udaje, ale niedawno prezydent Chin powiedział, że nie dopuszcza do tego, żeby zastraszać czy eskalować konflikt poprzez groźby użycia broni masowego rażenia. To, jakim potencjałem dysponuje, no rzeczywiście 140 milionów ludzi, no to jest dużo więcej niż ma Ukraina, no ale to też nie jest jakiś gigantyczny potencjał ludzki i Putin, który używa swoich żołnierzy jako mięso armatnie, z pewnością też zdaje sobie sprawę, że ta jakość rezerw, którą też próbował teraz wrzucić, chociaż w ostatnim czasie do wojny, mu się wyczerpuje. To, czym Putin zastrasza, to jest to, że mamy do czynienia jednak z dużym krajem, który prowadzi strategię państwową terrorystyczną. Ponieważ na polu walki ostatnio Rosja ponosi same porażki, w związku z tym doszła do wniosku, że najlepiej uderzać właśnie gdzieś tam za węgła, czyli krótko mówiąc, uderzać rakietami w infrastrukturę krytyczną i w ten sposób, mordując tak naprawdę cywili, a nie żołnierzy, zmuszać czy skłaniać Zachód do tego, żeby Zachód w imieniu Ukrainy po prostu wywiesił tą białą flagę. To jest porażające. To jest rzeczywiście jeszcze bardziej porażające jest to, że na niektórych to działa, bo z Francji, czy z Niemiec, czy z Węgier przede wszystkim słychać takie głosy,
to, że w imię pokoju to najlepiej zamroźmy ten konflikt, doprowadźmy do jakiejś ugody, Putin musi wyjść z tego wszystkiego twarzą. To jest taka kagiebowska polityka prowadzona po to, żeby rzeczywiście skłonić Zachód do tego, żeby jednak pokazał swoją słabość. No właśnie, skoro pan generał już poruszył kwestię Unii Europejskiej, to też trochę zapytam w kontekście Polski i tego, jak może wyglądać ten nowy ład. No jeżeli przyjmiemy nawet taki scenariusz, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, że wojna zostanie zakończona na tym polu politycznym, no to pytanie, jak tak naprawdę taki kompromis mógłby wyglądać, aby też nie było za kilka lat powtórki sytuacji. No bo wspomniał pan o części Unii Europejskiej, rozumiem, że bierzemy pod uwagę, nie wiem, chociażby ostatnie wypowiedzi Emmanuela Macrona, to przecież były już wypowiedzi po zbrodniach wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy, że powinniśmy dać gwarancję bezpieczeństwa Rosji. I w tym kontekście też, czyli kształtowanie pewnego ładu i branie pod uwagę Rosji jako normalnego partnera, takiego jak my też jesteśmy, prawda, w Unii Europejskiej. Jak ten przyszły pokój mógłby wyglądać? No tak, aby nie było sytuacji za kilka lat, że Rosja stwierdzi, że być może teraz uderzy właśnie na państwa bałtyckie albo na Polskę. Rzeczywiście Rosja nie przestrzega żadnych traktatów. Chociażby porozumienia budapesztańskie zostały przez Rosję złamane. Otóż scenariusze rozwoju sytuacji ja widzę trzy. Pierwszy to jest to, że Putin, który zapędził się w ślepą uliczkę, no z pewnością nie podda tej walki, ponieważ no nie ma drogi odwrotu. I że uda mu się w jakiś sposób przekonać czy Łukaszenkę, czy ściągnąć jeszcze jakieś dodatkowe siły i środki i przeprowadzić takie rozpaczliwe uderzenie z północy Białorusi po to, żeby od zachodu uciąć ten korytarz dostaw logistycznych, które NATO realizuje dla Ukrainy, w ten sposób zastraszyć jakoś właśnie Niemców, Francuzów, po to, żeby wycofali się z tą pomocą humanitarną, żeby zmusili Ukrainę do przystąpienia do rozmów pokojowych. Uważam, że ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Tej determinacji, woli walki Ukrainie nie brakuje, a Zachód mimo pewnych takich postaw przeciwnych czasem, no jednak jest dużo bardziej solidarny niż to się Rosji wydaje. Drugi scenariusz, taki pozytywny, to jest to, że Ukraina zdobędzie Melitopol, odetnie drogę lądową do Krymu, również uderzy ponownie w most krymski i w ten sposób doprowadzi do takiej sytuacji, że porażka dla samej Rosji stanie się oczywista. Utrata Krymu byłaby uderzeniem w tą władzę kremlowską, która mogłaby doprowadzić do tego, że ta władza byłaby odsunięta, taka kagiebowska władza od kierowania Rosją. Wówczas można by mówić dopiero o jakichś rozmowach pokojowych. Scenariusz najbardziej prawdopodobny to jest taka wojna na wyczerpanie. I to jest przede wszystkim, niestety Putin tu ma rację, na wyczerpanie Ukrainy, ponieważ cała wojna toczy się na terytorium Ukrainy. I otóż, żeby w tej wojnie zapewnić szansę dla Ukrainy, potrzebne są możliwości Ukraińców prowadzenia działań nie tylko za pomocą wojsk specjalnych, ale właśnie za pomocą lotnictwa, systemów rakietowych, tak żeby Ukraina mogła niszczyć bazy na terytorium Rosji. Te bazy, z których wyprowadzone są na Ukrainę te ludobójcze ataki rakietowe. Teraz jak mógłby wyglądać przyszły pokój? Otóż to musi być przede wszystkim zwycięstwo Ukrainy, a nie na zasadzie takiej, że Rosja zachowuje jakieś zdobycze i tak naprawdę zamraża ten konflikt, chcąc odbudować swój potencjał bojowy, bo to oznaczałoby uderzenie za parę lat być może z podwójną siłą i z uniknięciem tych błędów, które widoczne są teraz. W moim przekonaniu to po pierwsze wykluczenie Rosji z Europy tak naprawdę, taka żelazny mur, oddzielenie Rosji od Europy pod każdym względem, po to, żeby ta izolacja pozwoliła zapewnić Europie bezpieczeństwo. Oddziaływanie na społeczeństwo rosyjskie poprzez przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, bo kiedy Rosjanie tak naprawdę zobaczą, że Ukraina jest w stanie się odbudować, że można żyć inaczej, że nie trzeba być w ruskim mirze, żeby normalnie funkcjonować, to rzeczywiście to społeczeństwo, te elity intelektualne dzisiaj głęboko ukryte, no być może zaczną w końcu nabierać przekonania, że jednak warto coś zmienić w swojej własnej polityce i trochę inaczej kształtować tą politykę imperialną Rosji, bo nie można jej budować na żołnierzach, na bagnetach, tylko właśnie na takim wyścigu ekonomicznym.
No i w końcu to, co jest kluczowe, to jednak szukanie czy pozyskiwanie partnerów w świecie, bo dzisiaj Zachód to za mało. Trzeba pozyskać Indie, trzeba pozyskać Chiny, trzeba pozyskać te kraje azjatyckie, które dzisiaj są neutralne wobec tej wojny, a pozyskać ich można poprzez pokazywanie skali ludobójstwa i pokazywanie tego precedensu, że kraj terrorystyczny, jakim jest Rosja, który dysponuje bronią jądrową, no nie może tak funkcjonować, bo w tym wypadku doprowadziło to do sytuacji, że właściwie każdy kraj, który nie dysponuje taką bronią, mógłby zostać przez Rosję połknięty. To byłby taki jeden z najlepszych scenariuszy, ale jak sobie myślę o pozyskaniu Chin, które tak naprawdę zyskują na tym konflikcie, bo przecież jak spojrzymy szerzej na to, co się dzieje na świecie, no to ten wyścig o hegemonię i rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, które też pomagają, prawda, wysyłają sprzęt, wysyłają pieniądze, no to jest raczej taki układ, na którym, którego Chiny niekoniecznie muszą chcieć szybko zmienić, a odwoływanie się do ludobójstwa w kontekście na przykład Chin czy łamania praw człowieka, no też może być się dyskutowalne, to może nie być taką prostą sprawą. Oczywiście mamy tutaj wyraźnie, wiemy doskonale, jakim państwem są Chiny, no ale warto podkreślić, że Chiny nie budują swojego imperium i swojej siły na podboju militarnym innych państw, tak jak to czyni Rosja, tylko Chiny budują swoją potęgę na podboju gospodarczym i to jest rynkowym. I to jest wyraźna różnica, kluczowa różnica, bo Chiny dzisiaj zrównały się, jeżeli chodzi o PKB, ze Stanami Zjednoczonymi, mają ambicje, żeby rzeczywiście przewyższyć w najbliższych latach i stać się takim imperium światowym, ale jednak imperium gospodarczym. I ta wojna w jakiś sposób im pomaga, ale eskalacja tej wojny będzie uderzała w to, co jest dzisiaj fundamentem ich siły, właśnie w rynki. Stąd też raczej prezydent Chin nie będzie skłonny do tego, żeby wspierać Putina. No, z pewnością nie traktuje już dzisiaj Putina podmiotowo, tylko przedmiotowo. Nawet drapiąc się chyba czasem po głowie, po jaką cholerę byśmy od tych Rosjan kupowali broń, która jest przestarzała, nie sprawdza się na polu walki? Dlaczego korzystaliśmy z ich pomocy wojskowej w kształceniu naszych kadr, skoro oni pokazują, że w taki sposób zarządzania, dowodzenia wojskami nie sprawdza się na polu walki? Krótko mówiąc, Chiny będą jednak chyba stawiały na inteligencję, na rynki, a nie tak jak Ruscy, krótko mówiąc, na taką przemoc barbarzyńską, fizyczną i budowanie potęgi na bagnetach. To jeszcze, panie generale, na moment wróćmy do tych scenariuszy, które pan nakreślił. Trzy możliwe. Jednym z nich było odbicie Melitopola, odbicie Krymu przez Ukrainę, ale nawet jak spojrzymy dzisiaj na część tych miast, które udało się odbić, chociażby na Cherson, ja tam bardzo często jestem w kontakcie z mieszkańcami Chersonia, no to sytuacja jest nadal w tym mieście skrajnie trudna. Cały czas spadają tam rakiety. To miasto jakby jest odzyskane przez Ukrainę, ale wiadomo, że nie jest to obecnie miejsce dobre do życia i być może to jest takie miejsce, o które cały czas jeszcze będzie trzeba walczyć. No i tutaj pytanie, w tym jednym ze scenariuszy to było oczywiście to, że Ukraina potrzebuje się bronić, potrzebuje mieć konkretny sprzęt. No i tutaj pytanie, jaka to powinna być broń? Czego konkretnie Ukraina teraz potrzebuje, aby no ten scenariusz, którego chyba byśmy sobie wszyscy życzyli, czyli to, aby Ukraina była w stanie odeprzeć wojska rosyjskie i też atakować te ważne cele strategiczne Rosji, jaki konkretnie sprzęt jest potrzebny? No po pierwsze należy odblokować Ukrainę od wszelkiej pomocy militarnej. Dość tego dzielenia broni na defensywną i ofensywną. Od początku zresztą głupiego dzielenia, i to podkreślam z dużą mocą, no ponieważ młotek nie decyduje o tym, czy jest defensywny, czy ofensywny. To jest narzędzie. Jak będzie użyte przez człowieka, to decyduje o tym człowiek. Niejednokrotnie widziałem, jak systemy chociażby obrony powietrznej, czy w dawnej Jugosławii były używane do zwalczania celów na lądzie. Dzisiaj to robi Rosja, używając rakiet S-300. Krótko mówiąc, mamy chociażby hajmarsy w Ukrainie, ale z ograniczeniami. Do 70 kilometrów już te pociski, które sięgają na 300 kilometrów, nie były Ukrainie przekazywane. Należy z tym skończyć, należy Ukrainie pozwolić dysponować środkami bojowymi, które pozwolą im prowadzić równorzędną walkę. Te ograniczenia z początku wojny, które się pojawiały, dlaczego myśmy nie przekazali tych migów? Ukraina oczywiście musi mieć prawo panowania w powietrzu. Nie da się wygrać czy przeprowadzić skutecznie jakiejkolwiek operacji, jeżeli nie ma się kontroli nad przestrzenią powietrzną, a Ukraina tej kontroli w istocie nie ma, bo te środki powietrzne, które zostały, to są daleko z tyłu, jeżeli chodzi o tym, czym dzisiaj jeszcze
dysponuje Rosja. Krótko mówiąc, pełne wsparcie bez jakichkolwiek ograniczeń dla Ukrainy w działaniach konwencjonalnych, przestać się bać tych straszaków Rosji i pozwolić Ukrainie rzeczywiście odbić własne terytorium. Nikt nie zachęca z Ukraińców w sojuszu NATO, żeby wszedł, żeby im pomagał. Ukraińcy dadzą sobie doskonale radę, a w dalszej kolejności myślę, że będzie realizowała w praktyce to hasło, które czasem słyszymy, że nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował. To już trudno mówić o dobrym kryzysie, kiedy zginęły miliony ludzi. No ale jednak dla Polski chociaż oznacza to przezbrojenie armii na sprzęt natowski nowej generacji. Dla samej Ukrainy oznacza to dokładnie to samo. I miejmy nadzieję, że przy takim nowym ładzie, który Rosja chciała utworzyć, ale jako Imperium Rosyjskie, to stanie się coś innego. Właściwie to już obserwujemy. Sojusz NATO jest mocniejszy, silniejszy niż kiedykolwiek. Mit Imperium Rosyjskiego padł. Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem sojuszu NATO, a w przyszłości Ukraina i Polska z zdeterminowanymi, silnymi moralnie żołnierzami no właściwie przeniosą ciężar taki militarny czy bezpieczeństwa samej Europy właśnie w nasz obszar, zastępując Niemcy, które no niestety ta wojna pokazała, niespecjalnie podołały temu zadaniu, jakie same sobie wyznaczyły, żeby być liderem w Europie. Powiedział generał Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego.